I may wear a Sildu's ring, but I am not yet a Nazgul. You will finish what you started. It will be done. A duo. Two followers for the price of one. I'm told they're rather excitable. Tak sądzisz? Hej, cześć, siema, do wam wszystkim z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Śródziemie, Cień Wojny. W DLC-ku Ostrze Galadrieli. No kurde, no i nie mam tu fajnego punktu. Chciałem tam sobie wskoczyć od razu, ale niestety. Mogę tu najbliżej. No dobra, let's go. Podoba mi się ten DLC-ku to, że jest tutaj mało akurat rzeczy pobocznych, bo mogę się skupić na szybkim jego skończeniu. Bo tutaj akurat fajne jest to, że są jakieś też artefakty i tak dalej, ale one są, jakby się wliczają w te misje pokonywania tych kapitanów, za które dostajemy też elementy stroju. Ale dobra, ode mnie to tyle z takiego wstępu. Rozpocznijmy w takim razie misję. Krzemień i podpałka. Odszukaj parę orków, których łączy wspólna obsesja na punkcie materiałów wybuchowych. Some orcs have simple pleasures. These two have a love for all that is loud and explosive. Use this knowledge to draw them out, then secure their loyalty. Aha. Dobra. Nie powiem, że to... Nie jestem pewien w sumie, co by teraz trywialne miałoby tutaj mieć do rzeczy. Ale w sensie po prostu beczki detonować, tak? Tak, byle co. Teraz tu jeszcze. Come on, przecież trafiłem. Dobra, jeszcze tutaj. Koza na pozycji. Nie powiem, fajnie wygląda to te widmo, tylko nie bardzo wiem, jaki to ma sens, jeśli chodzi o... Tinder! Did you hear it? It was Bones! Glorious Bones! Who did this? Come on! Let's make things go boom together! I am Altariel, the blade of... You make awesome bones! We have to work together! In fact, we could use your skills for a project we've been working on. If you help us, we'll owe you one. There will be bones. How could I say no to such an enthusiastic invitation? Good. Yes, good. Me and my blood brother here have a problem with something that lives in a cage nearby. And it always ruins our fun. Whenever we try to reach new levels of boom, it shows up and puts out all the fires. We wanna break it and make it our own. In fact, we'll make a game of it. Whoever makes the most booms in the process wins. No sporo tu tych beczułek z grogiem. Składów i ja pierdolę, ile tego jest. Here we are. Remember, don't kill the beast. We just want to. No oczywiście, że grałk. Boom! Boom? 3-2-1 boom! Okej. Okay. To już grała większą liczbę eksplozji. Okej, okay. Czy mogę to zniszczyć? Nie. Nie jestem talionem, oczywiście. No, chodź bliżej. Tu jestem. Bliżej. Bum! Zwracam się jeszcze dziabłem przy okazji. No już dwa mają. O, oh, come on, serio! Ej, no co wy na poważnie?
Na dwa strzały? A, bo oni se rzucają! No tak! Teraz to ma jakiś sens. No need for ropes. I can take care of this. No, dominuj. That was amazing. My ears are still ringing, and I've been nearly deaf for years. As for this beast, you'll be seeing it again real soon. Oh, the sweet booms it'll make! You're one of us now. Anytime you need something to go boom, just ask. And we won't take no for an answer. I'm honored. No, no, no. We're honored. Jak blisko jakieś beczki nie byli, że wyglądają jak wyglądają? Zatruta ziemia. But allies are few and far between in Mordor. I just hope my ears stop ringing soon. Tam parę ładnych eksplozji, jest fajne. Dobra, muszę sobie zmienić, kurde, w tym tę otoczkę. Bo to? Nie, to jest to. Muszę sobie to dać, bo to mnie zaczyna akurat trochę bardziej, to mnie wkurzać zaczyna już powoli. Bardziej przeszkadza niż pomaga. Dobra, i chciałem do kompendium jeszcze zajrzeć oczywiście. Tutaj. Tutaj nie. O, tutaj łuk Morgota. Ork zapomniany przez czas. Ork to relikt pierwszej ery, który postrzega swego poprzedniego pana Morgota jako jedynego prawowitego władcę Mordoru. Będąc jeden z pierwotnych orków stworzonych przez pierwszego władcę ciemności, uważa, że ma czystą krew, w odróżnieniu od współczesnych orków, które rodzą się w kadziach i służą płonącemu oku. Spogląda na nie z góry i brzydzi go ich skłonność do skurzenia komuś, kogo uważa za podwładnego Morgota. Jego umiejętnością w posługiwaniu się kuszą dorównuje jedynie radość, którą czuje, gdy kogoś nią zabije. Okej. Okay. Zniewolony, zauroczony Olok. Dla wielkiej pajęczycy uruki i ologi są zwykle jedynie źródłem pożywienia. W najgorszym wypadku to dokuczliwi przeciwnicy, którzy nie stanowią większego zagrożenia. Tak właśnie zaczynał Baruk. Należał do drużyny łowieckiej wysłanej do siedliska Szeloby, żeby zemścić się za ostatnio zjedzonego przez nią wodza. Jednak zmienił zdanie, gdy tylko jego wzrok spoczął na niej, przebiwszy zasłonę mroku. Ujrzał nie potwora, a wielką piękność, a także wielką potęgę. Poruszony jej majestatem zwrócił się przeciwko swoim towarzyszom i zabił ich, by ją ochronić. Choć jego czyn był zbędny, został doceniony. Szaloba oszczędziła Arbaruka, a on od tego dnia jest gotów na każde skinienie swej pani. Okej, okay, czyli on nie jest kontrolowany przez tego pająka, tylko z własnej woli jej usługuje. Spoko. Jego już czytaliśmy i oni są tutaj nowi. Wybuchowa para. Torza, podpałkę i flaka, krzemienia, łączy zamiłowanie do wszystkiego, co eksploduje. Ta pasja sprawiła, że obaj zostali saperami. Ich identyczne blizny, jak w lustrzanym odbiciu, są skutkiem biegu saperskiego podczas oblężenia twierdzy. Bomba, którą mieli między sobą, wybuchła przedwcześnie, ale oni przeżyli eksplozję. Od tego dnia mają obsesję na punkcie coraz to większych i większych wybuchów. Nie chodzi im o śmierć i zniszczenie, ale o samo piękno eksplozji. Fajnie. Samowolny, to z nim walczyłem poza nagraniem, to wam pokazuję. Sauron już był. Jak to niegdyś będący nieśmiertelnym majarem? On cały czas jest nieśmiertelnym majarem. Tylko aktualnie jest trochę ubogi w mocy, powiedzmy. Dobra, to jest bez zmian. Tutaj też. Na zgule. Zobaczmy. Nie, może coś nowego się dodało.
Zjawy i widma. To już było. Okej, okay. I to tyle z nowości, jeśli chodzi o wpisy. Zobaczmy teraz tę misję. Misja jest tutaj. To lecimy. Że nie lubię, że te fortress can't be taken. I'll destroy it. Either way, it will weaken our enemies. No nawet. Powiem wam, strasznie mi się podoba fakt, że jak jesteśmy w jednej lokacji, to są strasznie szybkie te loadingi. Dobra, jak tam te klejmoty moje w ogóle? No, troszkę się ich nazbierało. O, chyba będę w stanie stworzyć od razu ten lepszy klejnot. Nie tu. Tu. Stąd wyrzucamy ten, wsadzamy jeden taki. Stąd wyrzucamy ten, wsadzamy jeden taki. Stąd wyrzucamy ten, wsadzamy jeden taki. No i bierzemy to. No i cyk. Raz. Dwa. Trzy. No i pięknie. Doskonały klejnot światła. Wsadzimy sobie tutaj wrunkę, ale proszę. Bardzo szybko udało się go wyfarmić. Ciekawe, jak szybko uda mi się wyfarmić pozostałe takie klejnoty dla innych elementów wyposażenia. Zatruta ziemia. Plan załatwiacza jest gotowy do zrealizowania. Spotkaj się z nim, by skoordynować atak na fortecę w Seregost. Okej. Okay. One word. Barrels. You're correct. That is one word. They're all over the place. Normally, you poison a barrel. It's good for a couple dead orcs. But use this poison, and you'll render the entire fortress uninhabitable. Lousy globs don't even need to drink it. Then again, there's one glob in there who owes me a favor. I've got to get him out. I'll catch up with you later. Dobra, czyli akcja pod truwanką. Wejdź do fortu. Now we shall see how effective his solutions are, and perhaps why he is providing them. Okej, okay, ale mam tam podejść, czy mogę z dystansu zatruć? Może puść ten trigger, baranie. Jest tego zdetonuj. Dobra, czyli muszę tam podejść osobiście. Niestety. Jak dla mnie, jak, kiedy jestem przeskok w wersji widma, to my powinniśmy się stać na chwilę niewidzialni. Another abomination cleansed from Mordor. Dobra, mamy support. Morda. Okej. Zatruj. Word of advice. You might want to back away from the poisonous green fog. Once you get the rest of the barrels poisoned, all the orcs in here will have to flee. Or die. Sounds like you have everything planned out. Except for that glob I need to rescue. He's too well guarded. Could use a hand getting him out of here, if you're inclined. Jasne, czemu nie... Jezu, co jest? Okej. Okay. Zatrywasz beczkę, to krótko mówiąc trzyma się... Ej, co jest? Jak wysoko to sięga? Tam jest więzień, tak? No nie powiem, ciekawe. We're close to my boy. Now might be a good time to rescue him.
if you're so inclined. Get me out of here! Dlatego musimy odbić. No to jolo! Pięknie, moc upiora. Czyli poniekąd pierścienia. Out! Free me! I'm Fisher, I think I owe you a favor. Two now! Kurde, tego, szkoda, że muszę do tych beczek podchodzić osobiście. Nie mogę właśnie z dystansu, jak talią tego oznaczać. Dobra, te totemów oczyścić też nie mogę. Chyba, że nie mogę jeszcze ich oczyszczać, co jest też możliwe. Dobra, jeszcze jedna beczka. Tutaj jest. To dlaczego to się od razu momentalnie tam gła pojawia? Now this is what I call helping. Spoko, tak też można. Mało to subtelne, ale pomoc to pomoc. Cyk, jedna beczka. Druga beczka. I trzecia beczka. Wchodzimy na górę. Tyle dobrego, że to nie jest jakaś mega mocna trucizna. W sensie mam tu jakiś limit czasowy, żeby się samemu z tym wydostać. Z tego co widzę. Ale jakieś tam światełko mógł sobie pasywnie odpalić. Come on, serio, bo poza zasięgiem. O, czekaj. Nie, kurde, jak to było? Jak oznaczę to wcisk. A, bo prawo na krzyżaku chyba musiałem. Nie, prawo to jest przyzwanie. Nie, dół na krzyżaku, żeby... Kurde, za rzadko korzystałem z tej opcji, prawie w ogóle z niej korzystałem. Tylko jak gondorczyków miałem przy sobie, to korzystałem z tego zabijania przez sojuszników. Zobaczmy, czy to było to. Dół? Nie, chyba nie. A, zabiłem go tym jeszcze, okej, dobra. Dobra, ostatnia beczuszka. That's all the barrels in the outer wall. Time to head further into the fortress. W głąb fortecy mówisz? Dobra. Miałem powiedzieć, jakim cudem to jeszcze nie działało na te beczki, no, znaczy na ten wewnętrzny mur. No, okej. Okay. No oczywiście, że naczelnik jeszcze przyjdzie. The bloody shrock is going on out here! Why is there poison everywhere? You! She-elf! Oh, I hope you had fun! Because now I'm gonna tear you apart! Okay, miękki cel. Rangę egzekucji, ogień ataki z ukrycia. Niewrażliwy na światło, niestety nie mogę go ogłuszyć. Co troszkę boli. Mogę zrobić tak. Najgorsze jest to, że jak już się zniweczy na światło, tego nawet nie mogę nawet go oślepić nie mogę. Seriously, typie. Na szczęście szybki strzał daje radę. Nie powiem, byłoby fajnie strzelać do niego tymi strzałami, a nie w powietrze.
your victory, but you'll never win the war. Finalnie wojna i tak będzie wygrana. Tylko nie przez was. Wejdź na szczyt. Now get to a safe distance and signal me when you're clear. I've placed archers who'll blow up the barrels. No one's ever setting foot in this fortress again. No, polemizowałbym. Mam takie wrażenie, że Talion to raczej by sobie dał tutaj radę. To dosłownie, bo jego by przy życiu trzymał pierścień władzy. Zobaczmy, jak to będzie, jak to eskaluje. Na zawsze odbierz Sauronowi kontrolę nad Seregost. Another fortress taken from the Flaming Eye, and done so without an army. But the Gravewalker does have an army, and you will have to face him. Okej. I co teraz? W innych regionach są dostępne zadania. Do Nurnen tym razem. Dobra. Okej. Kolejny widzę fast travel. Zablokowany, dopóki nie wejdę do lokacji. Let's go zatem. My lady, I have searched every corner of Mordor for you. Ever since I first heard the stories of an elf that burned with the brightness of a sun, I never imagined you would be so enchanting. Oh. I hereby renounce the dominion of the Dark Lord, the Bright Lord, whatever that cursed eye atop Barad-dûr is, I pledge myself here and now to you. Czy serio w każdym regionie będą nam takie te? Będziemy mieli takiego ziomeczka, który będzie pomagał? Twój przyboczny. Krimp oczarowany zgłosił się na ochotnika, by służyć ty jako twój przyboczny. W dowolnym momencie naciśnij prawo na krzyżaku, aby go przyzwać, by wiernie walczył u twego boku. Jeśli pozostaniesz w ukryciu, możesz rozkazać swojemu przybocznemu zabić bliski cel wyselowy. A nie dobra, dobrze kojarzyłem, że w prawo, tylko po prostu musi być przyboczny na miejscu. Dobra, wycel wrogu będzie mi zaatakował. Trepy zginą natychmiast, kapitanowie odniosą obrażenia, ale nie zginą od pojedynczego ciosu. No chyba, że będą wrażliwi na ciosy z ukrycia. I to śmiertelnie wrażliwi. I przytrzymaj prawo, aby go odprawić. Dobra.
oczarowany. Sprawdźmy go jeszcze. Kompendium. Tutaj oczarowany. Nie jestem poetą, ale kiedy spoglądam na Lady Eltariel, to się nim staje. Okej. Choć niewiele elfów zawędrowało do Mordoru, dotarły tam wzmianki o nich. Oczarowanego od zawsze fascynowały tak elfy, jak i fakt, że orki się od nich wywodzą. No fakt, kto oglądał DLC-ka do pierwszej części, do Shadow of Mordor, ten wie, skąd się wywodzą. Celebrimbor o tym wspominał. Ma także obsesję na punkcie nieśmiertelnych krain i możliwości ułożenia sobie życia poza granicami piekielnego Mordoru. Kiedy Oczarowany ujrzał swojego pierwszego elfa, Eltariel, przyciągnęło go do niej światło, którym włada... Co? Aha, dobra, przyciągnęło go do niej światło, którym włada jej siła i piękno. Kompletnie się nią zauroczył i postanowił stać się jej obrońcą. Dobra. I zobaczmy, jak to wygląda tutaj. W ogóle niby plemię mroku, a kurde set władcy węży. No to chyba coś ich się nie zgadza. Naczelnik... O serio? Tak po prostu? Już? Idź zabij typa? No dobra. W sensie, wolałbym się jeszcze zająć najpierw i zdobyć to. Ale kurde... Troszkę mnie kusi. Jalo, spróbuję jeszcze tę misję wykonać. W następnym odcinku wam ewentualnie pokażę. Wam pokażę ten nowy styl, ten nowy komplet zbroi. Czyli co, szykuje się taka asasynowa misja? Wejść, zabić, wyjść? Nie powiem, byłbym na to chętny. Tylko trochę wątpię, że naczelnik będzie podatny na jeden strzał. Jak złodziej, naczelnik jest podatny na atak, zabij go, aby odzyskać szachburz. I'm coming along with you on this one. Me and the Overlord have a score to settle. Best go in quietly, though. One of his war chiefs, the ambitious sort, has a key to a secret entrance on the roof of the keep. We should take care of him first. Very well. Follow my lead. A co? Poziom gniewu mi zredukował do zera? No niestety. You're either brave or stupid for coming here without an army at your back. And soon, you'll be dead. Time to crush your skull and rip out your heart. Wyprosił się schować, znaczy by chciał się schować właściwie. Okej, okay. Dzięki stary. Przecież tego wolałem zabić sam. Wcisnąłem kontrę. Jest! Dobra, nie zaliczyło na szczęście. Dobra.
okazji widzę jeszcze wpadł. Może nie tyle level, co upgrade. Nie, w ogóle nie. Pfu. W ogóle nie level, po prostu upgrade wpadł do ostrza. No, nie wiem, co ja w sumie ulepszyłem w tym, ale niech będzie. Że siły wrogów jednym rozbłyskiem. Miałem grupkę poza nagraniem typiarzy i się nie zaliczyło. Nie wiedzie czemu. Dobra. Naświetlić. I adios. Weź klucz. That's it. That's the key to the rooftop entrance. Sabotuj pułapki, zatruj grog, zapieczętuj bramę. Okej. Okay. Z wielką chęcią. Nawet mi się podoba taki klimat a la asasynowy. Biegiem. Poza oczami. Boże, poza. Stal od wścibskich oczu, powiedzmy. Jakiekolwiek inne po prostu zdjąć. Dobra, tu jest grog. Chyba. Dobra, ty tam się przymknij. Co to jest? A nie, to są pułapki. Dobra, nie bardzo wiem, co my tam zrobiliśmy, ale okej. Galadriel, czy Boże, Galadriela, Eltariel sobie po prostu przyklęknęła. Elo. Według mnie to wystarczyło. Jak więcej to oni mnie nie usłyszeli? Takie pytanie. No idea. Up you go. I'll find my own way in. Not a fan of heights, you see. Bleed for me. A co to znaczy zapieczętuj bramę? Co, naświetlimy ją, czy jak? Nie rozumiem trochę tego celu. No, lecz się. Dopieczętuj to w spokoju. Now they won't be getting any reinforcements from outside. Co mi ten grog ma dać tak naprawdę, bo tego trochę nie rozumiem. Messing with the Overlord's personal grog. I like it. I can't wait to see him take a swig. A jakby ktoś się pytał, to pytanie się bierze z tego, że jeśli my go zaatakujemy, no to on się raczej nie zdąży napić. Więc po co my zatruwamy ten grog tak w ogóle? No chyba, że specjalnie poczekamy, aż się napije. Trying to sneak into the keep, are you? Did you really think the Overlord would leave it unguarded after the key got nicked? Now your foolishness is gonna get you killed. My mistress demands the She-Elf be unharmed. She has sent me and her children to ensure this. Defy her and die! Okej, okay, kolejny support. Naprawdę mi się podoba. Może tymi logami się zajmę. Trochę światła. Exploded him!
This ain't a fair fight. This is me getting my prey. Proszę, typ się rozwścieczył i zaraz chwilę potem stracił głowę. Egzekucja. Seria do przeskoczenia. W sumie? Dobra, YOLO. Nie chcę przez swojego przeskakiwać. No! Okej. Może być. Chciałem go dobić osobiście, ale kurde. Zniewolony zabrał mi. Zabrał mi oba kile. Smuteczek. Dobra, do warowni w takim razie. The maggots defending this fort were soft. Taking it from them was too easy. Perhaps the others will be more of a challenge. I don't feel so good. I gave you all the tools you needed to take this fortress, but did I get any thanks? No, I did not. Now you'll find out what happens when you don't pay your dues. First, it'll be the blade. Right in the razor. I'll have it! Naświetlenie? Adios! O, dobra, tym widzę się trochę wtrącił. Ale dostałem co moje. I feel good. Nothing like evening the score to set you straight. Now to find a new glob to hate. No dobra. Sporo klejnotów mi wpada. Serio, Galadriel nic za to nie powie? To jest dziwne. No nie, no i cisza, nic. Dobra, teraz co? Rozwalam tych typiarzy, a potem gdzie się mam przejść? A, wracamy tutaj. Znaczy wróć, wracamy, idziemy do Gorgorów po prostu. Nie wracamy, wracali to byśmy tu, do Kirifungol. Ale w Gorgorów nas jeszcze nie było. Ale kto wie, może dzięki temu... O, tu od razu mamy... O, runa łowcy ognia. Sztylet łowcy ognia. Nice. Kurde, boli mnie to, że ten, w sensie... Ja teraz, żeby nie spoilerować niczego, to musiałbym się tutaj przejść na nagraniu. Teraz aż sprawdzę, czy mógłbym teraz na przykład cofnąć do Kirifungol bezpośrednio do jakiegoś Haediru. Mogę, czyli po prostu muszę wejść do lokacji normalnie, bo na początku się jakaś scenka po prostu odpala i dlatego właśnie nie ma ten... Nie mogę od razu się przenosić do Haedirów. Troszkę to boli, nie powiem, no ale dobra, trudno się mówi. Ja w takim razie zajmę się tymi wszystkimi misjami, zdobędę kolejny sobie set. No na początku kolejnego odcinka ewentualnie po prostu wejdę na początek. I to nagram, w sensie samo nagranie zrobię tego wejścia. A powitam się z wami już po tym wejściu, jak już też będę miał nowy set na sobie. Także ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w
Śródziemie Cień Wojny, Ostrze Galadrieli. Przy dobrych wiatrach może uda się to nawet skończyć w taki sposób, że... Serio, jeszcze trafił? Skubaniutki? Co? Japa! No. I ładnie. No, teraz wracam na górę, bo tam jest względnie bezpiecznie. Ej, ale kurde, takiej wbitki się nie spodziewałem, że jakiś drak mnie po prostu losowo zaatakuje. To zwłaszcza na Haedirze, bo nie miałem jeszcze w ogóle takiej sytuacji. No ale dobra, to tak, wracając do tematu. Ja się zajmuję kolejnym setem, z wami się żegnam. I kto wie, może jak już dojdziemy do tego, bo teraz dla szybkiego czeku, to jest to ostatni region, jaki mi został, co nie? Jesteśmy w Nurnen, Kirif Ungol przejęte. Byliśmy tutaj w Seregost. Seregost, tak? Dobrze kojarzę? Tak, Seregost. Tego nie przejęliśmy, ale nie trzeba było tego odbić, bo dosłownie sprawiliśmy, że nie da się tutaj żyć w tej fortecy, więc to jest chwilowa ziemia niczyja. Czyli tak naprawdę po Nurnen zostaje nam tylko właśnie Gorgorow. Gdzie naczelnikiem są te całe siostry Nazgule, czyli pewnie to jest już finał DLC-ka, coś mi się wydaje. W sensie nie sama ta misja, tylko coś mi się wydaje, że tutaj będzie ta misja, potem jeszcze jakaś misja i potem będzie właśnie walka z tymi Nazgulami i koniec DLC. Tylko, że koniec pewnie się być może odbędzie w Minas Morgul, nie wiem. To nam przyjdzie jeszcze zobaczyć w kolejnych materiałach. No, to już finalnie. Żegnam się z wami, do usłyszenia, do miłego. Cześć!